Dzisiaj w ogóle nieplanowane golenie, bo dwudniowy zarost, co widać na mojej twarzy. Dzień dobry. Golenie miało być jutro, ale jutro mi nie pasowało, już wam powiem dlaczego, ponieważ na jutro to ja chcę być w miarę ogolony, ponieważ do południa jutro pasuje mi być ogolonym. Rano się nie ogolę, bo wcześnie wstaję, więc ogolę się dzisiaj i no nie będzie to żyletka, nie będzie to ostatnia żyletka z tego zestawienia, ale będzie to mydełko, które wam jeszcze nie pokazywałem. To znaczy formułę mydełka znacie, ale nie znacie, ale nie znacie, nie znacie. Akurat nie pokazywałem tego zapachu. Tada! Jest to ostatnie mydełko, które mam z serii Ariana and Ivan z serii tej z formułą Altima. Mam ich cztery chyba, tak? Cztery czy pięć? Już nie pamiętam. Ostatnie i to chyba mi zapachowo najbardziej odpowiada. Ale powiem wam, ta lawenda, która tam jest, w której praktycznie nie czuć lawendy, kłóci się po prostu. Albo to, albo lawendowe. Więc tak to mydełko wygląda. Nazywa się Tobacco Road. Czyli co, jakaś droga, tabakowa droga? No coś takiego chyba, co nie? Bardzo, bardzo małe, drobne napisiki. Ale ja zaraz wam coś o tym mydełku poczytam. Tak to mydełko wygląda. No ładnie, naprawdę ładnie pachnie. Jest bardzo ciemnobrązowe, czyli wiecie, to jest to, co ja uwielbiam. Ja uwielbiam ciemne mydełka. Mydełko oczywiście nie było przeze mnie ruszane. Zaraz biorę miskę, będę je przekładał. No ale proszę Państwa, to nie koniec. Do tego zestawiku musi być woda, co nie? Więc woda też jest. Jeżeli coś, chcecie tu coś poczytać, to ja nie wiem, czy coś tutaj... Może coś wychwycicie sobie dla siebie. Więc woda też jest. Przed goleniem będzie, dzisiaj będzie czarny kiób. Całkowicie bezwonny, można powiedzieć, z tego powodu, że no on jakiś tam zapach pewnie ma. Ale czarny, standardowy, ten, który można w Polsce kupić, albo można było kupić. Więc czarny, bezzapachowy. Pędzelek. Nadal SV-ka i nadal się moczy w misce od Paweł Peksa. A w misce, do której będę przekładał mydełko, to dla odmiany miska od Paweł Peksa, ta, którą znacie. Ale za czym je przełożę, za czym zwilżę ten zarost, którego prawie nie ma. Dwudniowy zarost per 41. Jestem, mi tak szybko zarost nie rośnie, przynajmniej na początku. Mydło do golenia Ultima Tobacco Road. Nie wiem, to tytoniowa droga chyba. Tak by to przetłumaczyć, nie umiała tu się co podgrywać, ale chyba tytoniowa droga. Przedstawia ekskluzywną formę Ultima firmy Ariana Evans. Znacie to, bo to o każdym mydle jest tak samo napisane z tej serii, tylko tak naprawdę ważny jest tutaj ten niby zapach, ten zapach, nie niby, ale to, co jest tu przedstawione, nigdy mi nic nie mówi, ale przeczytam. Prawdziwe arcydzieło w świecie golenia. W sercu tej receptury znajdujemy wzorowy dobór naturalnych maseł, olejów i olejów. Oliwa z oliwego, właściwości odżywczych i olej jojoba, znany ze swoich właściwości nabliżających harmonijnie, łączy się z masłem z nasion szorea i masłem kupu aku, cenionymi za swoje właściwości zmiękczające i łagodzące. Odrobiny oryginalności dodaje piwo, które wraz z dodatkiem kwasu hialuronowego nie tylko ułatwia ultragładkie golenie, ale także zapewnia głębokie nawilżenie, przewyższające wydajnością dotychczasowe formuły Ariana and Evans. Poznaj sztukę golenia z mydłem do golenia Tobacco Road. Zapotrzebowanie na większą ilość wody nie jest wadą, ale cechą, która po zaspokojeniu przekłada się na bujną i bogatą pianę, przekształcającą każde golenie w rytuał czystego luksusu i dobre samopoczucie dla Twojej skóry. Profil zapachowy. Hinoki, miód, laur, tytoń, dym, amber. Tyle na temat tego mydła. Sapeta wilży twarz i leci z koksem. Nałożę sobie kiuba, potem przełożę troszkę mydełka do michy. No i po prostu... A! I będę się golił szawetką.
Szawetką, no bo mówię, jak nie pokazuję nic nowego, obgalam szawetki, mówię, tych żyletek ja mam tyle powyciąganych, które po jednym goleniu, czy tam po dwóch, ale z reguły po jednym trafiały do woreczków, więc no nie chcę ich po prostu wyrzucić. Kurde, tu faktycznie w ogóle nie ma co zwidzać. Na gębie ostro jak jasny skurczybyk. No, nawet jak się przykłada teraz tego cuba, to on się po prostu zdziera. Więc dlatego mówię, dzisiaj takie nieplanowane golenie, ale jak już się odbywa, to już sobie kolejną rzecz odfajkuję. Kurde, ale mam naszych dziadów. No zobaczymy, jak je wszystkie pościnam. Ale jak już sobie, jak już się muszę ogolić, znaczy muszę, chcę się ogolić, o, w taki sposób. Więc jak chcę się ogolić, to po prostu chcę Wam pokazać coś nowego, żeby to golenie nie poszło w komin, ponieważ no, dużo tych różnych rzeczy jest przede mną, więc co ja mam zrobić? Wiem, co mam zrobić. Mam wziąć, otworzyć mydełko. Mam wziąć trochę tego mydełka. No kurde. Nie jest proste, jakieś takie twarcze się troszkę chyba wydaje. Bo już troszkę poleżało. Zeskrobię tyle na łyżeczkę. Nie wiem, czy będzie widać, ale chyba będzie. Już to zgarnę palcem. Przegrzmocę tutaj do... A kurde, niepotrzebnie tyle chyba tego robiłem. O kurde, do palca mi się... Bo przecież te mydełka... kurde, miałem mokro troszkę w tej misce i... Miałem mokro troszeczkę w tej misce. I powiem Wam, że mi się to mydełko nie chce przechwycić. Ślizga się pod palcem. Wyteguję, zamknę. No bardzo fajny zapach. Nie jest mocny, ale jest taki fajny. No fajny jest. Ale wiecie, jaki on jest. Ja Wam tam przeczytałem, jaki on jest. On jest hinoki, miód, laur, tytoń, dym, amber. No to chyba jest wystarczający, tak? Dla tych, którzy są specami, oj, za mocno wycisnąłem pen. Dla tych, którzy są specami w zapachach, no to chyba im to wystarczy. Mnie to w ogóle nic nie mówi. Tytoń, ile tych mydeł tabako mam, każdy inaczej pachnie, więc wiadomo, dużo odmian tytoniu, więc każdy, no muszę. No ale wiecie co, mam spryskiwacz. Ło, kurde, to dosoliłem tej wody. Teraz znowu nie wiem, czy nie... Odrywa się to mydło. No, była mokra miseczka na dnie, bo po trzech dniach to ona wysycha. Po dwóch ta woda, bo ja po goleniu nie, proszę Państwa, nie wycieram tej miseczki, tylko po prostu płuczę, myję do czysta po pozostałości poprzedniego mydła. No chyba, żebym zawsze używał to samo, to bym może nie mył. No powiem, że to w ogóle coś się wyrobić nie chce. No może go za mało dałem. Patrzcie, co jest grane, proszę Państwa. Robię i niciula. Ale będą jaja. Trochę jeszcze dodam wody, ale coś mi się to kurde nie podoba. Zasmuciłoby mnie to. Te mydła Ultimy Ariane Evans, one nie są oczywiście. No proszę Państwa, nie podoba mi się to. Z tej ilości mydła inne Ultimy mi wychodziły, a tutaj całe mydło zjedzone. Dobra, to ja dodaję mydła. Może mi się uda wcisnąć na dno. No bo tylko wiecie co? Wiecie co, wytrę łyżeczkę do czysta, do sucha, bo nie chcę, żeby była mokra. No, może to musi być go więcej. Musi być sucha łyżeczka, wiecie, bo ja nie moczę mydeł ogólnie.
O, na dnie się robi coś. Dobra, dodaję jeszcze troszkę tego mydła. Może kurde, ono będzie akurat to mniej wydajne, będzie takie jak na przykład Westmeny. O, dam go tutaj, wcisnę go tu, może co z tego będzie jeszcze. Na dnie będzie, no to będzie mi przykro, powiem wam szczerze, bo zapach tego mydła mi wyjątkowo wsiadł i dlatego zostawiłem go na sam koniec, ale te dlatego też go zostawiłem. Nie byłem pewny, czy to zostawić na sam koniec, czy zostawić ten, co się lawender nazywa, czy coś takiego. No, tego się też obawiałem, że teraz to mydło się tak odrywa i się robią takie płatki. Cholerka jasna, nie było mi dane, wiecie? To jest właśnie to, że nie golę się na dwudniowy zarost. No ale tak, teraz się robi. No to chyba, że tam pod spodem. To będzie wydajności zbliżonej do Westmana. Jeszcze pewnie ciut lepsze, ale. A poprzednie ultimy naprawdę. No a teraz to mówię, porobiły się takie. No, muszę teraz trochę nim popracować. Trudno, proszę Państwa. Ręka mi odpadnie dzisiaj, ale. No teraz się robi to, co się ma robić. Nie wiem dlaczego. Faktycznie, może mniej będzie wydajne. Teraz jest, proszę Państwa. Ale i tak mówię. Nie jest go dużo, ale zapach jest uroczy. Uroczy. I faktycznie to, co oni tam napisali, to mydło lubi wodę. Na twarzy już mi zasechł. Oj, zrobiło się. Wreszcie to, co lubię. No wreszcie to, co lubię i powiem szczerze, zaczęło puszczać jeszcze wody. Może się okazać, że niepotrzebnie dodawałem. Może było warto być bardziej cierpliwym i bym coś wysupłał, a tak to w pędzel wdarło wszystko i za czym pędzel zaczął puszczać. Ojej. Ale zapach jest. Chyba dobrze, że ten zapach wybrałem, tak powiem. O, nie wiedziałem, że będą kawałeczki mydła, ale olewka. No bosko pachnie. A to, co jest teraz na twarzy, to jest prawie hostera. Mówię prawie, ponieważ, jak wiecie, ja hosterę uważam na dzień dzisiejszy za najlepsze mydło. Dla mnie, nie, że najlepsze mydło. Może być na świecie, może być w galaktyce, ale dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, nie wszyscy dodają to stwierdzenie, a wręcz nawet specjalnie mówią, że coś jest najlepsze. Nie podkreślają tego, że to chodzi, że coś jest najlepsze dla tej osoby, co nie, więc to jest istotna sprawa. I tak jak mówię. Dla mnie to mydełko Kosera jest najlepsze, ale powiem wam to, co tu jest na twarzy. No to mógłbym się dzisiaj nawet z Koserą w tym momencie a wydajność Kosery też jest bardzo, bardzo niewielka, więc dzisiaj mogłoby to mydło stanąć w moim przypadku w szranki z Koserą. Oj. Zrobiło się świetnie. Zrobiło się świetnie. Dobrze, wiecie po co idę? Idę po gąbeczkę, bo oczywiście musiałem czegoś zapomnieć z przyzwyczajenia. Nie musiałbym szawetki płukać, wycierać w gąbkę, ale z dwóch powodów to robię. Z pierwszego, że wodą, którą mam w umywalce, a w ogóle wam zapomniałem powiedzieć, 17:10 i dzisiaj jest siódmy dzień listopada. Wodą, którą mam w umywalce, płuczę twarz. Po każdym przejściu, bo nie puszczam wody, żeby nie szumieć. Więc dlatego gąbeczka mi jest potrzebna. Gąbeczka to też przyzwyczajenie z wiecie skąd. No, powiedzcie mi, z brzytwy, którą chciałem jak najmniej moczyć, żeby po prostu. Ale tutaj od czasu do czasu zanurzam tą szawetkę w wodzie, ale to też z tego powodu, że troszeczkę tak jakoś przyzwyczajony jestem, nie wiem, ale to po wytarciu o gąbkę dopiero wtedy zanurzam w wodzie.
Mydło świetnie pachnie. Żyletka, nie wiem, które. Myślę, że to może być drugie użycie, bo naprawdę idzie świetnie. Bo naprawdę idzie świetnie. W ogóle nic mi nie szarpie zarostem. A tym bardziej, że teraz operowałem przy wąsie, więc wąs jest czuły. Przy czym też mówię. No faktycznie, jest krótko na tej twarzy, więc powiem, już nie pamiętam, kiedy goliłem dwudniowy zarost, który jest, kurczy byk, no bardzo, bardzo twardy, ale też mówię, jest krótki i teraz zauważymy, jak jest taki krótszy i taki twardy, zmniejszam kąt, nie robię tak, tylko bardziej płasko przykładam tą szawetkę, przynajmniej na tym pierwszym przejściu i no i całkiem to dobrze idzie. Więc taka sytuacja. No. O mydle nic wam nie będę więcej mówił. No wiecie, znacie. Przy czym dzisiaj widzicie, co się podziało. Ale chyba to było niepotrzebne. Nie było to potrzebne. Trzeba było jednak nie rezygnować. Trzeba było kręcić. O kurde, ale tu mam dziada. Trzeba kręcić tym pędzlem i pędzel by wypuścił z siebie, bo teraz to ja wiem, że tam w pędzlu jest tego bardzo dużo i to jest niepotrzebne. Przy czym olewka, mam to w nosie. Tyle, że po prostu niepotrzebnie spanikowałem, bo było to niepotrzebne. Po ostatnim goleniu, po żyletce rapira, faktycznie miałem tą twarz pełno jakiś, mówię, że nie dość, że na szyi mam pełno dziadów, to tak się ta moja twarz, mówię, było dużo tych drobnych takich mikrozacięć. Tak mnie ta żyletka wpieprzyła. Naprawdę, nie dość, że słabo, bardzo beznadziejna była, to jeszcze mnie, kurde, pokąsała i w ogóle, no, narobiła mi dziadaństwa. No i jestem po pierwszym przejściu. Super, świetnie pachnącym mydełkiem. Oj, w ogóle patrzcie, jak to mydełko wygląda. Nie wiem, czy nie będzie to za bardzo go... No kurde. A w misce patrzcie, ile tego, jak to wybiorę. No po prostu sam smar. Sam tak jakby był tam krem po prostu, a nie mydło. Uwielbiam takie mydła. Dobra, już puczę twarz po pierwszym przejściu. Nie wiem, czy następnego golenia przed wami, czy jak będę brał w żyletkę, nie użyję jeszcze raz tego mydełka. Tak na dwa razy, żeby go użyć, żeby zobaczyć, czy faktycznie warto mu było dać chwileczkę czasu, żeby go, kurde, ile go jest w tym pędzlu. A w misce jeszcze, no to teraz żałuję, że go będę musiał wywalić, no bo co, no. Spuknę w kanał, ale to była kwestia dania szansy. Ja jestem niecierpliwym ziomkiem, więc ojej. No zapach fajny, nie jest w ogóle męczący. Powiem wam, że taki mógłby być na święta. Jest bardziej w kierunku słodki, ale też nie jest taki duszący, bardzo słodki, wiecie, jak czasami są mydła. Naprawdę fajnie. Dobra, proszę Państwa. Lecimy z drugim przejściem. Potem trzeciej kończymy dzisiejszą zabawę. Jeszcze Wam poczytam o wodzie. O wodzie wszystko to samo, co o poprzednich wodach. Tu mam tego negusa, no trudno. Nawet się cieszę, że dzisiaj się golę tą szawetką, bo wam powiem, żyletka naprawdę fajnie goli. Czy mówię, pewnie raz była tylko użyta. Żyletka fajnie goli, ta szyja, mówię, mam szczaskaną od tych różnych syfków na jednak golenie szawetką.
jest znacznie delikatniejszy od golenia, golenia brzytwą, nie brzytwą, tylko maszynką, więc myślę, że dzisiaj przy okazji ta moja szyja będzie bardziej zadowolona, bo może tych dziadów nie pochwytam. No. Po mydełku nic mi się nie dzieje, nic mi twarz nie. Co mnie też cieszy, bo wiecie, niby wszystkie takie same, po tamtych nic się nie działo, a no już widać jest po tym, nie wiem, czymś, co tam jest, na przykład, żeby zapach zrobić. Tu jeszcze trochę. Więc całkiem fajnie. Trochę tu miałem tak, wiecie, i tak jeszcze wie tu. Jak już golę, to już chcę to porządnie zrobić, żeby nie było, że gdzieś wyjdę niedogolony. Tak jak mówię, mój dwudniowy zaraz, już teraz nie dwudniowy, bo teraz już po pierwszym przejściu jest faktycznie, kurde, twardy. Więc dlatego tu. I to, co zauważam, jak golę dłuższy zaros, a już w ogóle na przykład szawetką czy brzytwą, taki 4, 3, 4, ale 4, 5-dniowy po pierwszym przejściu, on jest dużo bliżej skóry ogolony, niż jak teraz goliłem dwudniowy zaros po pierwszym przejściu, to teraz przy tym drugim przejściu mam co zgalać i czuję to zgalanie, wiecie? Dłuższy zaros jak golę, to on po pierwszym przejściu to urządzenie szybciej, to znaczy bliżej skóry mi chwyta ten dłuższy zarost. Więc to jest takie moje spostrzeżenie, że przy dłuższym zaroście pierwsze przejście szawetkami, brzytwami mi go bliżej skóry łapie. Ale proszę Państwa, jestem po dwóch przejściach, jest idealnie. No sywków mam trochę, ale tak jak mówię, szawetka pozwoli na to, że szyja będzie bardziej po tym goleniu wypoczęta. Bo jednak tamta żletka narobiła mi dziadaństwa. No narobiła mi dziadaństwa, ale mówię, pierwsze użycie mógłbym z niej korzystać. I po pierwszym od razu śmietnik. Czy się nagrywa? Tak, nagrywa się. No proszę Państwa. No kurde, jestem tak dziabnięty, że aż normalnie, poczekajcie, ja sobie tu wezmę troszkę z miski. Jestem tak dziabnięty, że aż mi się wierzyć nie chce. O, dobra. Będzie brązowa plama na swecze? Będzie, bo to mydła. Ha! Wiecie co? Akurat kawałek, który się nie roztegował, to widzicie, siadł mi na, o i akurat mydło się, ale dobra, pójdzie do prania, to się zmydli. Gdyby to była biała koszula, mógłbym się martwić, że na przykład zostanie jakiś brązowy placek, ja pierniczę, że zostanie jakiś brązowy placek, a tu okulary wybrudzone, no ja cię kręcę, ale to mydło jest świetne. Może go dodam, a dobra, już nie będę. Mogłem wycisnąć, bo mówię,
Tak się błyszczy, takie jest. Też jest dobrze nawilżone, a ja twarz zmoczyłem i tak szybko nakładałem, żeby właśnie była jak najbardziej wilgotna. No powiem wam, że jest świetnie ogolona. Nie wiem, to jest naprawdę, to jest tak. Drugi raz tej żyletki używam, bo po dwóch razach ja ją czuję prawie jak nówka żyletka, kurde. Dobra. Z twarzą się nic nie dzieje, nie czuję żadnego podpiekania, ściągania. Jest naprawdę świetnie. Mydełko naprawdę świetnie się sprawuje. Mydełko naprawdę świetnie się sprawuje, więc prawie udane golenie, prawie jestem wpieprzony, że z tym mydłem się pospieszyłem, bo mogłem wziąć jeszcze troszeczkę, pomieszać tym pędzlem i byłoby to, co ma być. Tu przy baczku jeszcze, przy drugim już. Jeszcze tu, jeszcze w jednym miejscu. Może tak. O właśnie. O właśnie. Jeszcze jedno miejsce czuję na twarzy. Gdzieś to poczułem. Tu chyba. O. O, teraz już go nie czuję. Proszę Państwa. Mydełko Ariana and Evans pieprzyło mnie na początku, bo najbardziej mi pachnie i stwierdziłem, no, wybrałem go jako najładniej pachnące mydełko i stwierdziłem, no kurde flakon, jak nigdy nie narzekam na wydajność mydła, tak tu mnie wpieprzyło, że to jest mało wydajne. Widzieliście, dałem i musiałem, no, ale jak się okazało, w ogóle niepotrzebnie, no ale jak już tak zrobiłem, to już tak zrobiłem. No trudno, trudno. To już będę wiedział na przyszłość. Dobra, zimna woda. Zimna woda, bo zacząłem płukać umywalkę i pędzel. Jestem świetnie ogolony. Dzisiaj chyba nawet żadnej mikrokontuzji nawet nie chwyciłem. Tych swoich nie pościnałem. One nie są jakieś zaczerwienione. Dobry to był pomysł. Bo sobie po ostatnim goleniu, co ta żyletka mi narobiła, to dzisiaj takie właśnie super łagodne golenie i przy okazji bardzo, bardzo dokładne. Po co ja mam sięgnąć? Wiecie po co? Po to. Po to. Bardzo mnie cieszy. Te buteleczki mi się podobają. I tak samo, nie jest pokryta żadną folijką, niczym, będzie ją można odkręcić. Ja mówię, nie korzystałem z tej wody. Nawet nie pyka, nie nic. Nie ma żadnego. No, pachnie tak samo jak mydełko. Oczywiście mocniej.
Jezus, amen, twarz po tym mydle tak samo. No powiem Wam, ja się bardzo cieszę, jeżeli chodzi o mydła, w tym roku odkrycie Ariane Evans i poprzednia ta formuła, no i ta Ultima, no dla mnie świetna, przede wszystkim mydła, wody, a dałem tego dużo, wody takie sobie, no ja wszystkie, nie czuję tu w tych wodach jakiś tych, no po prostu bardzo dobra woda i tyle, ale mydło, o jest alkoholowa, tak teraz, a nie, to jest tak, że jak jej użyję, na początku mi się tak ciepło zrobi, wiecie, tak jakby takie lekkie przypieczenie, tak jakby mnie przez sekundę gdzieś tam może uczulała, coś tam ma w sobie, o już to teraz tak schodzi, no wypłuczę ręce, proszę Państwa, jestem ogolony na maksa, bardzo się cieszę, że mogłem skorzystać dzisiaj ze stawu Ariane Evans Tobacco Road chyba, Tobacco Road, oczywiście formule, która się nazywa Ultima, jeszcze raz go chcę Wam pokazać, tylko patrzę czy coś widać, jeszcze raz Wam go chcę pokazać, nie powiedziałem, mydełko i wodę kupiłem u Stando po 109 zł, to i to, ale chyba nie ma tego, rozeszły się te mydła chyba, nie wiem czy wody też, ale jak ktoś chce spróbować czegoś, co jest, jeżeli chodzi o mydła, coś, co jest zbliżone do hosery, czyli maś, krem wychodzi z tego, a nie jakaś piana wielka, no to tego rodzaju mydło. Zapachy doskonałe zrobili moim zdaniem, ale i klasyczny ten, co mam, coś tam, barbę, nie pamiętam, też jest klasycznym zapachem dla tych, co lubią, a chcieliby mieć jakieś takie mydełko maziste, to też naprawdę postarali się w zapachach. A jakość mydła, no dla mnie perfekcyjna, a dla innych, no trzeba lubić. Trzeba lubić, więc też nie chcę mówić, o nie wiadomo co, nie, trzeba lubić. Są tacy, co wolą zwykłą pianę, są tacy, co wolą bardziej mięsistą pianę, a to już mówię, to już się robi taki majonez, faktyczny majonez, no. Tyle, dziękuję Wam za dzisiaj, widzimy się w tym tygodniu, ale ja będę 3 razy, czyli jak dzisiaj jest czwartek, piątek, to w niedzielę, cholera. Ale będę chciał zrobić, żebyśmy się zobaczyli i żebym zaczął z tą żyletką i żeby mnie znowu żona nie opieprzała, żeby mi chodzą głupie myśli po głowie, że chcę zawieść swoich oglądających. Lufasza, do widzenia, hej, cześć, żegnam Was czule.